Dzień dobry. Również dobry wieczór. Tak, tak, wiemy, że troszeczkę niektórych z was zdenerwowało cykliczne powitanie, ale hej, naprawdę nie wiemy, o której to pójdzie. Poważnie, no, nagrywamy to teraz, w tej chwili. Wy też nie wiecie, która jest godzina, bo wiecie, ktoś z was wie? Nie macie najmniejszego pojęcia na ten temat, dokładnie. Tak samo my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchali, więc nie wiemy, jak się przywitać. A że cytat jest to zacny i z klasyki, że tak się wyrażę. Tak, kabaretu Klika, który w ten sposób rozpoczynał kolejne swoje audycje, jakoś przez mnóstwo edycji nikogo to za bardzo nie zmierziło, to będziemy to podtrzymywać. No niestety. Przykro nam. Ze szkodą dla nas, was i całego świata. Słuchajcie, mogliśmy wybrać coś innego, na przykład z loży Rosa. O, a co takiego? No jak to leciało, czekaj, czekaj. Przedstawiali się Franceschi, Ross. A co tu tak syczy? Nie wiem. O, patrz, przestało. Okej, okay, dobra. Nie, z czasem może wymyślimy coś własnego, oryginalnego, ciekawego i w ogóle unikimy tutaj brzydkich wyrazów. My, czyli... Każdy będzie dobre. Mm. Łukasz Wiśniewski, aka Lukas The Great, no i... Michał Nowicki, znany też wam jako Myszasty, oczywiście. Z czasem być może będzie tak, że jeszcze trzeci głos się w tle pojawi, mamy takie plany, ale na razie sama rdzenna redakcja gram.pl. Dokładnie, bo trzeci głos w tle zawsze jest ciekawy, pod warunkiem, że nie będzie nam za bardzo przeszkadzał, a być może nawet wzbogaci jakoś, kurczę, nasze dyskusje w tym momencie, więc liczcie na to, że być może niedługo będą jakieś niespodzianki. Ale o tym... Na przykład jakiś przypadkowy gracz. Tak, dokładnie, bo tacy są najlepsi przecież, no, stary, no. Gdybyśmy tutaj zapraszali jakichś ludzi, którzy, że tak powiem, są otrzaskani z radiem, telewizją i mediami ogólnie, nie tak jak my, to by nas zagadali, zdominowali w ogóle. A tutaj chodzi o zwykłego, przeciętnego, szarego gracza. Otrzaskanie, niezłe. No nieważne. No. Dobra, w każdym razie w tym odcinku chcielibyśmy zacząć od czegoś, co od 27 sierpnia emocjonuje wszystkich graczy na całym świecie. Także sobie pozwolę sparodiować inny serwis. StarCraft 2! Dobre. Tak nie potrafią. W każdym razie mamy tego StarCrafta. Nie było tej głębi. Wings of Liberty. Ja. Troszeczkę przyszło nam na grę poczekać. I cały świat jest zachwycony. No ja na przykład jestem. No ja jeszcze nie wiem. No nie wiesz. Nie próbowałem, ale pierwszego StarCrafta jakoś nie lubiłem. Tak, wiem, teraz możecie rzucać we mnie zgniłymi warzywami, robić inne dziwne rzeczy, ale ja naprawdę nie polubiłem StarCrafta. Jestem dziwakiem. Mhm. Okej, Mysza, wstań, wyjdź, przemyśl swoje postępowanie, ja pogadam chwilę z słuchaczami o tym, dlaczego twoje postępowanie, twoje podejście jest z natury błędne i niedoskonałe w każdym celu. Wstaję i wychodzę. Tak więc, kilka lat przyszło czekać, gdyż jakoś tak Blizzard tradycyjnie jakoś nam się nie spieszy. Ich maksyma, when it's done, dobrze robi. No, tak naprawdę oni zrobili rzecz, której praktycznie żaden deweloper dzisiaj nie robi. Tak naprawdę nie zmienili prawie nic w grze, ulepszyli ją, ale nie zrobili rewolucji. Dzięki czemu dostaliśmy drugi raz po tych wszystkich latach i to może być powód, dlaczego tyle lat czekali. Aż po prostu ta gra przestanie być jakoś użytkowana przez ludzi poza najgorętszymi, najzatwardzielszymi fanami. Ja sobie do nas to grają, tak, wróciłem. Nie Korei. Było słychać trzaskania drzwiami, bo drzwi akurat nie ma w tej chwili. Dom bez klamek. No nawet, bez drzwi. No. Jeżeli już są to przesuwane, no taka ciekawostka. Zaczynam się właśnie tutaj przychodzić, Lukas, wiesz? No, bez strachu. Dobra. Kontynuuj, bo to twój wywód, wiesz. Tak, mój wywód dalej. Tak naprawdę oni wyczekali, aż pierwszy StarCraft zacznie być bolący w oczy na komputerach i wrzucili nam nowego, który ma wszystko, co nam się podobało. Ale on bolał w oczy już kilka lat temu. Ale nie tak bardzo jak teraz. Wiesz... Z każdym kolejnym rokiem boli coraz bardziej, co nie zmienia faktu, że boli. Myślę, że kluczem jest rozpowszechnienie się panoramicznych monitorów. No dobra. Kontynuuj zatem. Zastosowali gambit, który bardzo chętnie stosują. To znaczy nie było wiadomo, kiedy wyjdzie. No, były te beta testy, ale tak naprawdę większość ludzi, nawet sceptycznie myślących o rynku, od mniej więcej 2 lat mówiła, że zaraz będzie. Na gramie bądź co bądź mamy w kolejnych wymieniankach oczekiwanych gier w danym roku właśnie StarCrafta. Zgadza się, no
Tak, no na ich gry trzeba czekać. Co jest najciekawsze, w tym momencie zawsze, kiedy się pojawiają, stają się wielkim sukcesem, wielkimi hitami i tak dalej. To może być metoda, to co mówisz, dokładnie. Nie zmienianie, zrobienie po prostu świeżej, nowej, lepszej może w jakichś aspektach. Nie wiem, nie grałem jeszcze, więc nie mam porównania. Gry, która się opiera dokładnie na tych samych zasadach, które wszyscy ukochali. To jest to, o czym mówiliśmy poprzednio przy Heroesach, że w tym momencie ta marka tak naprawdę znów odżyłaby nieziemsko, niesamowicie, w momencie, kiedy ktoś zrobiłby po prostu najzwyczajniej w świecie trójkę z nową, fajniejszą, kurczę, grafą. Być może 3D, może nawet 2D, tylko ładniejszą, przystosowaną do możliwości dzisiejszych maszyn i tak dalej, no. Zróbmy petycję w sieci. Niech prawa do tytułu Heroes od Ubisoftu przejmie Active Lease. No to tak jak wiesz, z cywilizacją, znaczy z, przepraszam, przejęzyczenie tak zwane, no tak jak z Polską w cywilizacji piątej. Ale co ciekawsze, chyba zwrócili na to małą uwagę, bo mówię to w ten sposób. Jeszcze na razie na ten temat mówić nie możemy, ale taką no właśnie, taką małą niespodziankę. Nie gramy w tą grę. Nie. Zdradzę taką małą niespodziankę. Jest tam pewne Polonikum. To nawet na warstwie strategicznej, że tak powiem, odgrywające pewną rolę. No naprawdę gdzieś ta Polska tam im zabrzęczała po raz pierwszy. No może jest to taka sugestia dla graczy, że jednak łaskawie w dodatku nam dorzucą już tą Polskę normalnie grywalną. Jest na to szansa, ponieważ z nowej, zupełnie momentami innej mechaniki gry wynika, że widzisz, zapędzam się, nie. W każdym razie jest taka szansa, faktycznie jest. Nie ma cywilizacji. A cywilizacja nie. Jest fajniejsza niż Starcraft. Nie ma cywilizacji. Jest dużo fajniejsza. Ale nie ma jeszcze piątej cywilizacji. No dobra, Starcraft jest, no. No właśnie, wygrał. To jest ta różnica. Dzisiaj. Dobra. W każdym razie, co zmienili? No zmienili jedną rzecz dla mnie bardzo kluczową w tej grze. To znaczy, zmienili ten podstawowy system generowania gry i dodatku. Wiele osób przeczyło na to, że 3 razy będzie trzeba płacić za tę samą grę. Być może wcale nie będzie trzeba płacić 3 razy, dlatego że, znaczy nie tą samą cenę, bo już są jasne sygnały o tym, iż dodatki 2 będą na zasadzie dodatku. Jako z natury złośliwy teraz się wtrąca. Jak myślisz, będą płatne DLC z dodatkowymi jednostkami, czy nie? Czy Blizzard może pozwolić na to, żeby olać takie rzeczy? Blizzard takich rzeczy nie robi, po prostu. Ojej. No. Nie robi. To... Nie, no spoko. Wiem. Jakby chcieli, to by to porobili w kilku swoich grach, i na to razie to nie zrobili. No, aktualnie mamy tą jedną, jedyną kampanię. Kampanię Terra, która, uwaga, niemal idealnie tę samą długość, co wszystkie 3 kampanie w podstawce pierwszego StarCrafta. No okej. Okay. To się zgadza. Ilość misji. Tak, bo ludzie się strasznie czepiają. Zauważyłem, no tutaj się akurat zgodzę, fakt, że jeżeli gra wystarcza na tyle samo i płaci się za nią tyle samo, no może nie tyle samo, co za inne tytuły. Blizz zawsze był drogi. Zawsze. No dobrze, no tak, zgadza się. Ale faktycznie, pod tym względem masz rację. Jeżeli cała reszta będzie funkcjonowała faktycznie nie jako osobne gry, tylko jako dodatki, które będą w jakiejś rozsądnej cenie rozprowadzane, no to okej. Okay. Ale zauważ sam, że się straszny szum podniósł swego czasu i przez cały czas trwa w sumie właśnie tego dotyczący, że znów nawet ten Blizzard zaczyna nam sprzedawać gry na kawałki, tak jak wszyscy dookoła. Tak, tylko że jakieś sprzedawanie w ten sposób, gdzie dostajemy kampanię, którą starzy gracze, weterani StarCrafta, szczaskają pewnie tak w niecałe 15 godzin. Graczom, którzy nie mieli tyle do czynienia z jedynką, z tego co wiem, potrafi zająć 20 parę po 30. No co, to całkiem niezły wynik jak na dzisiejszy czas. Prawda? Trochę old school. Tak, no ale wiesz, większość ludzi i tak w tym momencie, no jakby na to nie patrzeć, nie wiem jaka tam jest populacja w Korei w chwili obecnej na Wikipedii, akurat nie mamy czasu, żeby sprawdzać. Oni się nie liczą, mają to za darmo. Tak, ale mi chodzi o coś innego, dążę do czegoś innego. I tak będzie grała w to przede wszystkim w necie. Bo ta gra jest grą sieciową. No właśnie, Dostajesz gratis w postaci bardzo fajnej, znowu okraszonej niewiarygodnymi filmikami z mnóstwem klimatu kampanii, no, ale reszta się... Jak zawsze, to fakt. Ale reszta się zaczyna i kończy
po latach wielu w sieci. Ja mam za sobą tyle grania w StarCrafta, że aż strach spojrzeć w lustro po godzinach, bo ja kiedyś pracowałem w korporacji, nim zostałem dziennikarzem. To słuchacze mogą nie wiedzieć. W dziale IT, no jak ktoś w dziale IT bywa, ja też pracowałem po godzinach się... w firmie telekomunikacyjnej. Ale tam, na słuchawce. Tam też mieliśmy dostęp. Nie, to tylko na początku, dawno temu. Później świetnie się bawiłem, siedząc, że tak powiem, i rozpatrując... Dobrze, nie wnikamy w szczegóły, nieważne. Bo jeszcze ludzie zaczną... W każdym razie, aby nic tutaj nie namącić, oczywiście nie w godzinach pracy, dział IT nigdy nie gra w godzinach pracy i naprawdę jak wam odpisują na wasze maile w firmie o tym, że mają mnóstwo roboty, na pewno mają mnóstwo roboty, a nie grają aktualnie w tym tygodniu w StarCraft 2. No, ewentualnie w Counter Strike. W każdym razie grało się mnóstwo, grało się czasami powyżej północy, wychodziło się z firmy, no to niestety nie dawali nadgodzin, ale nieważne. Grało się wiele osób, no wtedy grało się nie z takich przybijanych? No to przecież z karty się chyba odczytuje, kiedy wychodzisz z pracy, nie? No tak, ale... To mówiłeś, że usnąłeś za biurkiem? No. Za nadgodziny to można było dostać najwyżej uścisk ręki kierownika. A, to taka świetna korporacja. No dobra, nie pytam nawet o nie, nie, dawało się je odebrać. Nie róbmy antyreklamy. Dawało się je odebrać. No. Ja je odebrałem zwalniając się. 16 godzin miałem wydania. 3 miesiące wypowiedzenia, w związku z czym z nadgodzin starczyło mi na to, żeby nie przyjść ani dnia do pracy. Nie wiem, czy tego nie wyciąć, nie uczcie się tego. Mhm. Nieważne. Nie słuchajcie. Grało się. Grało się. Nie słuchajcie, Lukasa, on kłamie i się chwali w tej chwili. Grało się, ale... To nieprawda. Ale grało się tak, jak dzisiaj się nie zagra. To znaczy, jedno się zmieniło bardzo poważnie. Nie odpalimy gry w LAN-ie. Nie będziemy grali po sieci lokalnej, nie będziemy razem ze znajomymi po prostu w jednej pracowni komputerowej tłukli do białego rana. Znaczy ja już nie będę, bo to inny rodzaj pracy, ale inni pracownicy działów IT nie będą mogli tego robić, inni ludzie w korporacjach też nie. Nie zbierzemy się razem na LAN party. Znaczy możemy się zebrać w jednym pokoju, ale co to za różnica, skoro i tak musimy jechać przez Battle.net. No wcześniej tak nie było? No ja to nie grałem, mówię ci. W jedynkę stawiało się. Gra zręcznościowa taka, no. No sorry. Sam jesteś zręcznościowy, nie draw się. No strasznie zręcznościowy. Niesamowicie, no widzisz, że ja potrafię złapać te zwierzątka, które pomniła, że ma ty nie. Powiedziałbym tak, że jak na razie nie dokonały inwazji jedynie, no tyle. Dobra, okej. Okay. Wracając do tematu, nie no, stary, no jak ja patrzę, na Toxic Waste Lab nie wejdą. Jak ja patrzę, kurczę, jak ludzie grają po sieci, szczególnie właśnie ci z dalekiego wschodu, no z bliższego zresztą też paru wymiataczy widziałem, to sorry no, ja nie jestem w stanie tak szybko machać po klawiaturze, no dobrze, w jakiejkolwiek innej grze. Głowy za to nie dam. Oni robią 70 rzeczy, kurczę, w ciągu stary jednej sekundy, no. Głowy za to nie dam, gdyż na wszelki wypadek, jako że nie ja recenzowałem StarCrafta u nas, drugiego, więc na wszelki wypadek, ze względu na to, że mam dosyć dużo obowiązków, ten Gamescom się zbliża, trzeba ten kalendarz zaplanować, o jakich rzeczach będziemy wam opowiadali tam na miejscu, no w multi po prostu nie wchodziłem, nawet nie odpaliłem zakładki multi, dziękuję, nie, wiem jakby się dla mnie to skończyło, więc tutaj by trzeba się raczej dopytać naszego recenzenta, Bambuska, o to jak on to widział w multi. Dla mnie jedynym ratunkiem byłaby opcja, w której masz, tak jak w Battlefieldzie, tylko pamiętaj, że w Battlefieldzie gra strasznie dużo osób, a tutaj gra mniej naraz, w związku z czym jakbyś dobrał samych znajomych na Battle.necie i odpalił, gdybam, to by może przypominało dawne LAN party. O co chodziło? Właśnie nie było tych wymiataczy z Korei, tylko siedział cały nasz dział i razem grał. Zrymowałem? Ładnie. No jej. Jeszcze chwilę zaczniemy tutaj rapować wam. No Lukas, słuchaj. Jestem gotów. Tak? No to dajesz. Słuchacze czekają. Nie byłem gotów. No widzicie, no, mówiłem, że przez cały czas coś kręci. Jasne, no ja wiem o tym, że wszystko zależy w tym momencie od, wiesz, tego z kim grasz przede wszystkim. Szczególnie po sieci. To nie zmienia faktu, że tak czy inaczej, nie no, StarCraft był grywalny. Z tym się zgodzę.
Ale jakoś mnie niesamowicie był nie zafascynował. Był mega grywalny. Ale jakoś mnie niesamowicie nie zafascynował. Nie wciągnął mnie do tego stopnia, żebym, kurczę, nie wiem, piał i tak dalej, i tak dalej. Grałem, pograłem, potem zacząłem grać trochę w sieci i w pewnym momencie trafiłem na gości, którzy po prostu mieli rzeczy, które dla mnie były w ogóle jakąś abstrakcją totalną. Ja nigdy w RTS-ach nie byłem jakimś wymiataczem, bo to w tym momencie i na tym poziomie, to tak jak mówię, to się robi gra zręcznościowa, stary. Ty musisz mieć w tym momencie... Otóż tą... nie, ci goście, których się tak boisz, nie grają zręcznościowo de facto. Ci goście, którzy się najbardziej przerażali, grają według idealnie ułożonych algorytmów, co w której sekundzie należy zrobić. Jaki element rozbudowy, jaką produkcję, wszystko po kolei grają według schematów. I dla mnie akurat to już nie jest taka, granie. To nie jest już normalna gra. Ze znajomymi grało się o tyle fajnie, że owszem, mieliśmy swoje strategie, mieliśmy swoje przyzwyczajenia, ale nigdy nie doszliśmy do poziomu, który czystą matematyką, czystymi kombinacjami algorytmów zabija samą, dla mnie by zabijał Friday. No właśnie, bo słuchaj, jeżeli gram, to gra mi sprawiać przyjemność. A nie w tym momencie mam się bać i przestraszać obrzydliwie i straszliwie tego, że nie wiem, gdzieś tam na drugim końcu kabla, na drugim końcu globu, po drugiej stronie ziemi, tam gdzie jest w tym momencie dzień, bo u mnie akurat jest noc, siedzi sobie koleś, który ma obcykane perfekcyjnie, jak jakiś robot czy jakaś maszyna, to, że w trzeciej sekundzie 34 setne musi koniecznie postawić budynek, który w tym momencie pozwoli mu upgrade'ować kolejny budynek do, a w tym czasie jeszcze jest tak niesamowity, że korzystając z jakichś makr skrótów i obłędnie w ogóle wklepany w głowę klawiszologii, nie patrząc w ogóle na to, co robi, nawet na klawiaturę, na nic, nawet na monitor, automatycznie kieruje na mapie, którą zna perfekcyjnie i doskonale, ileś tam jednostek, żeby zaatakowały gościa tam, bo ten gość pewnie tam się właśnie buduje, a ja frajerowi nie pozwolę, no. Sorry. To są roboty. No dobra, no ustaliśmy jedno, Mysza nie będzie się przeprowadzał na razie do Seulu. Nie, zdecydowanie. Ja też nie. Ja się lubię bawić, a nie, kurczę, w tym momencie, chłopie, zamieniać się w jakąś maszynę, no. Słuchaj, z drugiej strony, opracowanie tego typu algorytmu, nie ściągnięcie go, one były później publikowane, ale człowiek, który to jako pierwszy opracował, lub kilku ludzi, którzy jednocześnie sobie go wyliczyło, miało pewien bonus duży do przyjemności z gry. Rozgryźli ją. No, w momencie, kiedy to robili, to na pewno, owszem. Zwróć uwagę, jak recenzując gry, przecież mamy bardzo mało czasu. I często znajdujemy małe exploity, małe algorytmy, które nam pomagają i to nie psuje zabawy, dlatego że masz tą dumę osobistą, że rozgryzłeś coś, co programiści albo przewidzieli, albo nie przewidzieli, ale tak czy inaczej kontrolujesz to. Słuchaj, okej. Znajdowanie różnego rodzaju exploitów, wykorzystywanie ich i tak dalej przy graniu recenzenckim jest czasami bezcenne wręcz, powiedziałbym, bo przynajmniej ja się do tego od razu przyznaję. Nigdy, grając w grę, którą muszę zrecenzować, nie uruchamiam ani trybu poziomu trudności, jeżeli takowe są dostępne, najniższego, ani też najwyższego. Grę recenzuje się na poziomie, który dla danej gry jest średni. Co ostatnio niestety zazwyczaj oznacza łatwy. Nie, to... No tak, ale to jest ten poziom, który jest ustawiony normalnie. Jeżeli tego czasu wystarczy, czasami sprawdzamy, jak to wygląda na łatwym, na trudnym. Przez więcej niż kilka chwil, bo to tylko na moment się odpala i sprawdza się, na ile różnią się obrażenia, na ile się coś tam modyfikuje w grze. Są gry, w których to warto sprawdzić, tak? No chociażby flashpointy. No słuchaj, no i ewentualnie trzeba sprawdzić zawsze te mechanizmy też w każdym komputerowym RPG-u, dlatego że... Znaczy drugi flashpoint, bo w pierwszym to nie ważne było. Ważne jest tak. Którego akurat w tym momencie, nie wiem, że strasznie się ludzie, ona była strasznie niedopracowana, zapomnieli o niej, a szkoda, bo to była taka ćwierć casualowa, półpro strzelanka, która na pewnym poziomie naprawdę wymagała już umiejętności pewnych kombinowania i tak dalej. Niestety została zajechana przez to, że ją po prostu w cholerę zostawili, bo słyszałeś coś ostatnio o nim w ogóle? Nie. No właśnie, arma się dalej rozwija, a flashpointa zostawili. To był casual, ale z ambicjami. To była naprawdę fajna gra, w której się... Nie, na poziomie hard nie była ani trochę casual. No dobra, ale ogólnie, chodzi mi o całą grę i tak dalej. Była opcja grania casualowego, okej, była.
Nie była łatwa, ale nie była też jakaś niesamowicie skomplikowana. Nie było to na pewno to, co obiecywali, bo 90% obietnic, kurczę, tak naprawdę się na tej grze nie znalazło. Ale nie wiem czemu, sprawiła mi naprawdę dziką, kurczę, przyjemność i radość z grania, dlatego że była pod tym względem właśnie, pomiędzy tym takim symulacją rzeczywistości, a w pewnym momencie właśnie lightowym podejściem, które, wiesz, nie utrudnia ci życia, była świetnie wyważona. To, że ją po prostu skopali w kwestiach technicznych. Ja niestety też robiąc na przykład Reckę, którą robiliśmy niesamowicie na szybko, dopiero później, po kolejnych 2 tygodniach grania, dopatrzyłem się tam wielu, kurczę, innych rzeczy i wielu innych błędów. Ale, dobra, pomijmy to, mieliśmy mówić o StarCraftie. Przynajmniej ty chciałeś mówić, bo tak jak mówię, ja na razie jeszcze to na oczy poza screenami, filmikami i innymi rzeczami nie widziałem. Do pierwszego po prostu jakoś w przeciwieństwie do miliona ludzi przywiązany niesamowicie nie jestem. Tak jak mówię, jestem dziwakiem, wiem o tym. No, zresztą w ogóle nie mam tego z Blizzardem. Wolno ci. Żyjemy w demokratycznym kraju. To za pierwszym Diablo, który był grą, jakiej wtedy jeszcze nie było i który gdzieś tam mną jako młodym wtedy dość jeszcze człowiekiem wstrząsnął w pewien sposób. I spędziłem przy nim milion godzin i pojedynek z każdym bossem to było opowiadanie sobie potem z kumplami, godzinami, w jaki sposób, gdzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To z kolei, kiedy się ukazało drugie, to zresztą nie wiem, nie przypomnę sobie teraz, bo to już było parę lat. Ja nie wiem, czy dwójkę w ogóle skończyłem nawet. No ja skończyłem, nawet kilka razy, nawet trochę po sieci pograłem, ale dla mnie dwójka przestała smakować po jednej rzeczy. To jest sprawa, której dziś już Blizzard się bardzo pilnuje. To znaczy nie udzielają informacji na temat gier. Mają bardzo silną policję korporacyjną, która trzyma ludzi za pysk, albo mają tak niewiarygodną atmosferę współpracy, że ci ludzie sami siebie o tym nie mówią. Albo im płacą tak dużo, a kary za niedotrzymanie, zapuszczenie pary z ust są tak wysokie, że w tym momencie nikomu nie opłaca się nawet własnej kochance w łóżku powiedzieć o tym, że pracuje nad StarCraftem 3, tak? Kochance każdy powie. Tylko ona musiałaby być wyznaczona przez, powiedzmy, dajmy na to Electronic Arts, żeby wyciągać informacje, albo przez dobrą redakcję. Nie, no raczej przez redakcję, no co ma do tego Electronic Arts, że co, że sami zrobią StarCraft? Nie. Ale wyciągnął jakieś pomysły. Nie, ale to... Pomysły, dobra. Ale to jest pomysł. Ale jakie pomysły? To jest pomysł na rozwój redakcji. Ale jakie pomysły, skoro w tym momencie sam stwierdziłeś na samym początku, że StarCraft 2 jest w zasadzie, tak na dobrą sprawę, współczesnym, ulepszonym o ileś tam kwestii remake'iem gry, która się ukazała milion lat temu. No dobra. No to nie, przy tej polityce ale to nie ma sensu. Odbiliśmy. Po pierwsze, mamy pomysł na to, żeby ulepszyć naszą redakcję o tajne źródła informacji. Przemyślimy, ale również wcześniej... Już kochanką? Lukas, no ja cię o takie rzeczy nie podejrzewałem. No słuchaj... Ja może znów wyjdę. Nie wychodź, no. Na przykład była taka pani, jak na imię miała? Jade? A. No dobra, wyjątki są potwierdzeniem reguły. Przecież. Dobra, bo dygresje rosną, narastają, eskalują. A ja bym tak powolutku z tym StarCraftem jednak kończył. Jeszcze tylko dorzucę na temat tego, co dygresja się zrobiła o Diablo II. Wtedy, jak powiedziałem, Blizzard raz popełnił totalny błąd. To znaczy udzielił za wiele informacji z wczesnej fazy produkcji gry. Wiele osób może o tym nie pamiętać, ale to co udzielili, to co powiedzieli wtedy o tej grze, nie miało się nijak do finalnego produktu. Gdyż na starcie mówili o tym, że będzie tam tych trzech lordów. W porządku, tak, było. Ale, że będzie można nie tylko z nimi bezpośrednio walczyć, ale że będzie można z jednym z braci, że tak powiem, się sprzymierzyć przeciwko innym. Że nasza postać nie będzie tylko pogromcą tych legionów piekielnych w czystej formie, ale że będzie mogła współpracować z którymś z bossów. No, jak widać, tego nie było w dwójce. I ja, pamiętając te wszystkie zapowiedzi, poczułem zawód i dlatego grało mi się zdecydowanie gorzej w Diablo 2. Ale! Skończymy StarCrafta drugiego, już teraz, tak, ładnie, skończmy, cytując jedną bardzo fajną informację z naszej recenzji, zjadł wszystkich z naszej recenzji, która wisi, nie matery. Dobra. Wisi na gram od wczoraj. I powiedzcie, czy my mówimy to w piątek, czy mówimy to na przykład w środę, wiedząc, że w czwartek zawiśnie? Ciekawe, ale skoro cytujemy, to no. Do zagadki. Ale wiesz, recenzja mogła postać się tydzień temu. Jak nie mogła.
nie było dostępne w ogóle dla nikogo na świecie granie w StarCraft 2 przed premierą ze względu na odpalenie nowej funkcjonalności Battle.netu. Koniec. Tak, wiem, ale, wiem, żartowałem. Ale, no. Cytujemy naszego recenzenta, czyli Bambuska, Igora Wiśniewskiego, nie jest moim krewnym, to takie pospolite nazwisko. To fakt, no, on nic o tym po tyśmie nie wiemy, nie? Nie jest. No wiem, że nie jest, ale się czepiam, wierzę. No. Trzeba powiedzieć jasno. StarCraft 2 to nie jest rewolucja. Blizzard nie popełnił tego błędu co Relic i nie zaczął niepotrzebnie kombinować i zmieniać coś, co jest lubiane i się doskonale sprawdza. Jednakże nazwanie gry remake'iem jest sporą przesadą. Poszczególne misje kampanii są mocno zróżnicowane. Standardowych w stylu zbuduj bazę i zniszcz wroga nie ma za wiele. Zamiast tego mamy wyścig artefakty, okradanie protosów ze specjalnego gazu, wydobywanie minerałów na wulkanicznej planecie z wylewającą się co jakiś czas lawą. Niemalże westernowy atak na pociąg, czy też misję inspirowaną wszelkimi filmami o zombie. Lawa na wulkanicznej planecie, tak? No, dość logiczne. Tak, tylko że wylew tej lawy, poza tym, że nie można wyjść na pola, zwykle nie występuje, a jednak oni to zrobili. Bo gry Blizza mogą wyglądać czasami biednie graficznie w momencie premiery, ale tak czy inaczej posiadają pewne funkcje, które świadczą o tym, że ich programiści po prostu jakoś nie idą w tą grafę, a raczej to, co kiedyś gadaliśmy, że przy okazji kilku gier, nie w podcaście, ale zdarzało się, po prostu są firmy, które robiąc grę, jak usłyszą o nowym silniku graficznym, przeżywają krótkotrwały orgazm, przerzucają się na to i tak dalej. Całe mnóstwo. No, przede wszystkim mamy przykład kochanej gry Duke Nukem Forever, która tylko pojawia się nowy tekst, silnik. To jest... Ona na przykład no tak. Swego czasu. I ta gra się wtedy opóźnia, wreszcie wychodzi, mimo że nowy silnik w miarę wygląda, to wychodzi jakaś taka niedopracowana, bo to przeniesienie na nowy silnik nie do końca wyszło itp. itd. Blizz na spokojnie robi na tym silniku, na którym zaplanował. Jeżeli można w ten silnik zaimplementować jakiś middleware, który pomaga w części obróbki grafiki, proszę cię bardzo, tyle. No dobra, ale ten odcinek nie miał być tylko o StarCraft. Dokładnie, tak. Mieliśmy też powiedzieć, no mówiliście coś tam, pisaliście, ale żebyśmy jakiś plan mieli. Ale to teraz mamy plan. Swoją drogą, ale swoją drogą. No mamy plan. To jeszcze przyznam ci jedną, że wiesz... Okej, nie, no bo faktycznie, pierwszy StarCraft, no... Nie zrobił na mnie jakiegoś potężnego wrażenia. Naprawdę, no. Tak jak już powtarzałem i mówiłem, powtórzę to po raz kolejny. Jestem dziwakiem, wiem o tym. Niestety. Ale z tego co słyszałem, to już dwójka, chociażby kampanii, no, podejrzewam, że spróbuję. Bo brzmi całkiem interesująco. Pięknie. Może będzie nawrócony. Ale. Ponieważ, jak wspomniałem, mamy jakiś plan. To zasugerowałeś mi, żebyśmy powiedzieli coś o pewnych ułatwieniach w pewnej grze. Oj tak, to znaczy nie. Dragon Age 2 wraca jak bumerang u nas akurat. Bo co tydzień to dowiadujemy się kolejnych rzeczy, wypływają kolejne fakty, są kolejne dementi i w ogóle robi się wokół tego taki chaos, że nie. BioWare w tym momencie, dołączając do elektroników, zrobił bardzo dobrą rzecz, bo speców akurat elektronicy mają świetnych od marketingu. Zwłaszcza od Virala. Tak, i potrafią w tym momencie z rzeczy naprawdę tak małych, tak niewielkich i tak dalej, zrobić taki totalny chaos, że znów brzmi na forach, ludzie krzyczą, kłócą się i tak dalej, no rzecz niesamowita się dzieje. Skończy się to oczywiście tym, że Dragon Age 2, nawet jeżeli będzie grą zręcznościową i platformową, w tym momencie i tak kupi każdy, żeby się o tym przekonać, czy tak jest. Chyba wiem, o którym dodaniu do Oliwy do Ognia ci chodziło w takim razie. Ale to w takim razie oddaję ci głos. Powiedz, czego się dowiedziałeś? Znaczy nie dowiedziałeś, no to wiedzą już wszyscy w tym momencie, ale chodzi mi o po prostu no, system dialogów w nowym Dragon Age'u, który został gdzieś tam opisany, pojawiły się jakieś informacje, oczywiście zaraz potem pojawiło się dementi, oficjalne zresztą całkiem niedawno, na temat tego, że to wcale nie będzie tak źle. No, chodzi o to, że, mówiąc krótko, najwyraźniej BioWare chce dotrzeć do jak największej liczby klientów, nawet tych, którzy prawdopodobnie nie potrafią czytać. Ponieważ dialogi nie dość, że w tym momencie były
zazwyczaj w ostatnich grach ułożone nie na takiej zasadzie jak w starych RPG-ach, żeby było ileś pozycji jedna pod drugą. W tym momencie czytając ileś kwestii trzeba było wybrać tą, która akurat najbardziej pasowałaby do ust naszego bohatera, były rozmieszczone w sposób oczywiście całkiem sprytny. Fakt, że w tym momencie można to tłumaczyć tym, że to ze względu na konsolę, bo dużo fajniej jest je wybierać w tym momencie w jakiś sposób tam sobie, prawda, z menu półkołowego lub kołowego. Co nie zmienia faktu, że każdy już praktycznie doskonale wiedział, grając jakąkolwiek grę, że jeżeli kliknę na to, co jest po prawo na górze, to będzie dobrze, jeżeli po środku, to będzie źle. Wszelkiego rodzaju rozwinięcia, powiedzmy, czy dopytywanie się o szczegóły mało ważne w tym momencie, ale robiące klimat, są po lewo, w górę, w dół i tak dalej. Ewentualnie może są tam jakieś też jeszcze kwestie dotyczące też... No, nasza postać może o to zapytać grzeczniej lub mniej, ale zazwyczaj tak nawet nie było. A jeżeli wybierzemy tą odpowiedź, która jest po prawo na dole, to w tym momencie nasza postać będzie chamska, brutalna i w ogóle obejdzie się z NPC-em jak... No dobrze, nie powiem. Po pierwsze płyniesz, a po drugie, drodzy słuchacze, jest, i drogie słuchaczki oczywiście, jest to jednak argument za tym, abyśmy kiedyś zrobili jakieś edycje specjalne, podcastowe w wersji wideo, z tego powodu, Bo gestykuluję, tak? Nie, chodziło mi bardziej o to, że przez te długie minuty, kiedy perorowałeś, patrzyłem na ciebie z wybitnym politowaniem i fajnie, żeby to było widać, bo ja byłem cicho. Dobrze, przyganiał kozioł garnkowy. Też cię będę zacznę na to łapać. Oj tam. Słuchaj, ale cały dowcip polega na tym, że w tym momencie to i tak już było uproszczone, tam nie było pełnych kwestii, były tylko, że tak powiem, pewne podpowiedzi, jak kwestia, którą wypowie bohater, tudzież która się wyświetli na ekranie, będzie wyglądała w pełni. W tej chwili do tego jeszcze mają dość znaczki, tak? Uśmieszek, smutna mordka, mordka z ząbkami, mordka z rogami, mordka pokazująca środkowy palec, tak? Nie? Ma dość wieniec laurowy, tak? Czyli opcja wybitnie pokojowa, ma dość opcja... tam z młotkiem bodajże, czyli ten brutalna i coś tam. Nie pamiętam szczegółów, ale... Z młotkiem brutalna? Bo klasykę filmową widzę oglądali. No. Dla mnie jakby przyczyna leży zupełnie gdzie indziej niż ty mówisz, a raczej dokładnie tam, gdzie przed chwilą powiedziałeś. Te skrócone wersje, które otwierają długi dialog w formie filmowej. Mhm. I ja się kilka razy, grając w gry BioWare, złapałem na tym, że wybieram opcję, która wygląda mi na pokojową. A tam schemat jest. Góra, dół, środek, prawo, lewo. No. To tak w 99% działa. No ale czasami to zmieniali niestety. Ej. No to już rzadko się zdarzało. Ale jeżeli idzie o samo czytanie tej krótkiej formułki, czyli moment. Skoro był schemat i było prawo, góra, lewa, dół, to w tym momencie mamy jakby tą opcję tego liska, znaczy tego wieńca laurowego i innych rzeczy tak naprawdę. Skoro byłeś w stanie coś takiego rozgryźć, to teraz to będzie tylko dla tych mniej bystrych graczy. Ale ja widzę coś innego. Właśnie ten krótki, informujący ciebie o tym, co będzie twój bohater mówił, spot tak naprawdę. Taki jingle, który tam zagrywa. Czyli patrzysz i myślisz sobie, hej, ten facet mówi właśnie coś miłego, to jest miła opcja. A następnie słuchasz rozwiniętego i mówisz, hej, ale dlaczego to tak naprawdę ten jingle dotyczył jedynie ironii, on za chwilę glanuje rozmówcę w rozmowie? Otóż dlatego, że kiedy grę się tłumaczy, tłumacz dostaje to w pliku excelowskim. I on, o tym bidula, bo takowy mieliśmy okazję podziwiać. I on, bidula, tak ma, że patrzy na ten tekst i ma z niego zrobić tłumaczenie. Gdzieś w tym pliku, ale bez informacji, z czym to jest powiązane, znajduje się pełen tekst tej długiej wypowiedzi. I on tak sobie tłumaczy. No i w efekcie wychodzi na to, że co kraj to obyczaj. Jednemu się przetłumaczy tak, innemu gorzej, jeden się pomyli, jeden inaczej zrozumie intencje bohatera tłumacząc i nagle mamy zmyłki. I być może właśnie dodanie tych prostych ikonek jest takim eleganckim, gustownym hołdem BioWare w kierunku tłumaczy na całym świecie, którzy wielokrotnie położyli graczom rozgrywkę przez
taką, a nie inną strukturę gry i strukturę tłumaczenia lub przez znajomość języka angielskiego, co się zdarza, bez poziomu idiomów i bez wykrywania znaczników ironii, które są operatorami. Nie masz rację, bo taki grach dla dorosłych na przykład, no tłumacz trafi w tym momencie, nie, tu ci przyznam rację. Wyobraź sobie taką potencjalną sytuację, tłumacz trafia faktycznie gdzieś w ramce Excela w oderwany zupełnie od rzeczywistości, wiesz, frazę prostą, nie? Beep me, nie? No. I w tym momencie może sobie to wytłumaczyć zarówno jako zachwyt kogoś, kto w tym momencie zobaczył coś niesamowitego i cudownego i mówi ojej, jakie to fajne, prawda? Słuchacze mówili, żeby nie krzyczeć. A równie dobrze, no dobrze, nie będę. Moi słuchacze mi się dają. A równie dobrze w tym momencie może to oznaczać, kurczę, zachętę na przykład, prawda? Bo akurat postać spotkała w tym momencie NPC-a płci przeciwnej. Tak. Lub tej samej, bo w grach BioWare'u akurat w tym momencie się przynajmniej takimi rebelzgami przestali. Dostajesz w pliku Excelowym not my cup of tea. No to tłumaczysz w dobrej wierze, to nie moja filiżanka herbaty. Bo to może być taka sytuacja w grze. Mogło się tak zdarzyć. Może. A jest to przecież równoznacznik, to nie jest w moim stylu, nie w moim guście. Dobra, okej. Okay. Fajnie. I owszem, masz rację, bo praca tłumacza, kurczę, na tekstach do gier, które są poszatkowane po prostu i są w tabelkach, jest mordęgą nieziemską. Ale najbardziej tutaj, wracając do Diablo, tutaj jeszcze tam były... jedna rzecz bardzo ważna. Chciałem powiedzieć o tłumaczeniu pojedynczych wyrazów. Bo w momencie, kiedy osobno tłumaczysz słowo królewski, coś tam, deska z gwoździem, to nagle ląduje ci to w tłumaczeniu jako po prostu płynnie królewska deska z gwoździem. Jeszcze gorzej byłoby, jakby wyszło, jakby nie było korekty jakości i by przepuścili to i by wyszło królewski deska z gwoździem, a było to proste. Nie no, to słuchaj, no, losowe generowanie przedmiotów i tak dalej, fakt, że nasz język akurat w tym momencie odmienia się przez wiele więcej rzeczy niż angielski, to już zupełnie też inna historia. Naszym tłumaczom nigdy nie zazdrościłem, a wręcz nawet współczuję, ale wróćmy do tego tematu. Jest jedna rzecz, której nie wziąłeś w tym momencie pod uwagę. Okej, dobrze, tłumacz może skrewić sprawę, może ją spaprać, ponieważ no, dostał po prostu pojedynczy tekst, który można zinterpretować czasami na wiele różnych sposobów. Może to być idiom, a może faktycznie się okazać, że w tym momencie jest to proste, zwykłe stwierdzenie, które jest tak dosłowne, jak jest to napisane tam w tej ramce w Wordzie. Ale od tego przecież jest do cholery coś takiego jak beta testy, jak testowanie, jak iluś tam 10, być może nawet przy dużych produkcjach ludzi, którzy siedzą i katują te same dialogi po miliony razy, sprawdzając wszelkie opcje, wszelkie koniugacje i możliwości, poczekajmy, żeby wychwycić takie błędy. Świetnie ci się mówi do naszych słuchaczy i słuchaczek, więc mów dalej, a ja pójdę do lodówki i sprawdzę, czy tam czegoś dla mnie nie ma. No, dobrze, ale zostawmy już tłumaczy, tłumaczenia i te sprawy w spokoju, bo na ten temat można rozmawiać godzinami i to jest w sumie jakiś pomysł, żeby, mamy przecież zaprzyjaźnionych wiele różnych osób z branży, żeby zaprosić tutaj do nas na przykład osobę, która zajmuje się tłumaczeniami, bo być może wiele osób, które krytykuje tłumaczenia gier, nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak to wygląda w praktyce. Jaką mordęgą czasami jest osiągnięcie jakiegoś sensownego efektu. No jest to piekło. A zwróćcie uwagę, jak sobie świetnie poradził beze mnie. No. Dobra, pomysł jest faktycznie i jest do zrealizowania, ale skoro już mówimy o tym, o pomysłach, to mieliście taki... Bo są gry świetnie przetłumaczone, jak na przykład Torment. Dobra, dziękuję. To Borysław, no. Stale dobry czas. Tak, coraz rzadziej się zdarza. Ale ponieważ mowa o pomysłach, to był taki pomysł zgłoszony przez, już nie pamiętam kogo, proszę wybaczyć, ale na forum przy okazji ostatniego, poprzedniego podcasta, odcinka podcasta, żeby powiedzieć coś na temat sprzętu. Więc ja mogę powiedzieć tak. Łukasz, nie. Będziemy to wycinać, tak? Cenzurować? Nie. Ten odcinek jest od 18 lat. Łukasz będzie mówił o sprzęcie, uwaga, i to pewnie jeszcze swoim zgadłem. Całkiem blisko, ale nie bój się. Czytelnicy, słuchacze. Ja się nie boję, bo znam twoje preferencje. Słuchacze, słuchaczki, ludzie mogą nie wiedzieć, nie? O sprzęcie, więc ja mogę powiedzieć, że ostatnio kupiłem sobie troszeczkę nowego sprzętu. Kupiłem sobie płytę główną, która będzie obsługiwała 4-rdzeniowy procesor. Wyprzedaże w Tesco były, tak? Nie, u naszego pracodawcy. A, no dobrze. Nabyłem też jakiś dysk twardy, na którym będę stawiał wreszcie sobie system operacyjny Windows 7. Z tego prostego względu, żeby sobie pogonić nieco
możliwości recenzowania pewnych gier. Nawet całkiem niedrogo ten Windows mi wyszedł. Bieda taka, że dotąd wszystko, co dla was testowałem i co pisałem, robiłem na XP-ku, więc nie mam bezpośredniego przejścia. Ja też to robiłem, ja też. Stąd nowy dysk, na którym postawię nowy system i będę sobie tak przepinał, kombinował i modlił się o to, żeby XP-k wytrzymał zmianę płyty głównej i procesora, czego może wcale nie wytrzymać, bo nie musi tak naprawdę. Nikt mu tego naprawdę nie każe. Chyba w specyfikacji jest nawet powiedziane, że jest to wysoce niewskazane, więc... No, ja zmieniałem płytę główną kiedyś i XP-k wytrzymał to i na 2 lata. Razem z procem? Bo ja przychodzę z AMD na Intela. Procent akurat w tym momencie został ten sam. Ale grafa się zmieniła też. No grafę to spokojnie, łyka. Milion rzeczy wiem. Tylko co więcej, pamięta nawet ustawienia do twojej poprzedniej grafy, jakbyś wymienił na starą, od razu do niej wróci bez instalacji. Mówiłem, że pracowałem w dziale IT? No właśnie. No tak. Będę zmieniał sprzęt. I tutaj taka dygresja też właśnie, że... Wiecie, tak jest. Część redakcji, tych nie sieciowych, tylko tych, które mają normalną, fizyczną redakcję i tworzą pisma, a też nie wszystkie redakcje drukowanych periodyków mają własne miejsce do grania, oni mają z reguły sprzęt stawiany przez firmę. No my takiego nie mamy. Stąd też zdarza się czasami, przez bardzo krótkie okresy, że jakość na przykład zrzutów ekranu którejś kolejnej recenzji danego autora odbiega nieco od maksymalnych możliwości, które ta gra by wyciągnęła. No on po prostu akurat zarabia na kupienie nowego sprzętu. Nie, no, dwie, trzy recenzje później jest już dobrze. Słuchaj, to jest proste. Zwróć uwagę. Tak to wygląda, jak recenzowaliśmy Crysis. Ja prosiłem kolegę zaprzyjaźnionej redakcji, o czym zresztą pisaliśmy. Dlatego screeny były nieco spóźnione, bo on miał... Żeby zrobił screeny pod Directem. 10. Nowym. Tak, pięknym. Okolwiek. No dla odmiany zrobiliśmy tak, żeby było porównanie. Czyli dokładnie dostał moje save'y i otworzył idealnie 1:1 sytuację, dzięki czemu mogliśmy porównać grafę w 9 i 10. To taka dygresja na temat naszej pracy, z której sobie żartowaliśmy, jak straszna jest i tak dalej w poprzednim odcinku. A tak szczerze mówiąc, no... Dosyć duża część zarobionych pieniędzy idzie na upgrade sprzętu. Ostatnio jest lepiej, ale był taki moment, kiedy technologia gnała niewiarygodnie do przodu i nie dało się przewidzieć nawet, czy kupiona na wyrost ze względu na możliwości techniczne płyta główna będzie miała sens za rok, bo nagle się okazuje, że nowe procesory wchodzą już tylko na nowych podstawkach. Dziękujemy. Do widzenia. No widzisz, no właśnie to chodzi. Ja mam 4-letniego procka dwurdzeniowego. Miałem go niedawno, wiodącej, jeszcze chodzi. Wiodącej firmy. Płytę główną, dokładnie taką samą, jaką posiadasz, która też ma coś mniej więcej koło tego, a powstała, podejrzewam, że z rok wcześniej. Znaczy, jak posiadam tą nową, czy tą jedyne, starą? Jedyne tą nową. Niedobrze. Czyli ty możesz sobie od ręki wsadzić. Asus, tam czterodzeniowy procesor. Oczywiście, że tak. Asus rozwija te modele przez cały czas. Ja mam po prostu troszeczkę starszego. Jedyne co zmieniam to karty graficzne i to udowadnia przy okazji taką prawdę, że nie licząc kilku być może jakichś gier, głównie strategii innych rzeczy, gdzie naprawdę procesor musi się strasznie napocić, to 90% roboty w każdej grze robi grafa. Dlatego, że mam naprawdę proca, który teoretycznie już powinien odejść do lamusa, jeżeli chodzi przynajmniej o jakieś granie wysokich rozdzielczościach. Ja jak na razie nie mam praktycznie gry, która by go zmogła tak naprawdę i do końca tak maksymalnie w tym momencie w 1920x1200. No owszem, trzeba czasami zejść z jakichś detali, duperelków drobnych i tak dalej. No, antaliasingiem się w niektórych grach nie bawię, ponieważ nie widzieć czemu w... Wiemy czemu, ale to jest za długo tłumaczenia. Zawsze to gorzej wygląda, zwłaszcza na screenshotach. Zgadza się, no. Bo większość istota obrazka, który wrzucamy wam do recenzji, jest taka, że powinno być na tym świetnie widać również w miniaturce wszystko. Jak użyjemy tego wszystkiego filtrowania i wygładzania, to miniaturka się robi rozmyta. No,
to nie chodzi nawet o to, wiesz. Ja w ogóle nie lubię tego filtrowania całego. Wolę ostrą, drapieżną grafikę. Screen w recenzji ma wyglądać jak screen zrobiony z gry, a nie jak screen zrobiony, znaczy podrasowany w Photoshopie czy coś takiego, tak jak większość artów, no bo to jest też kolejna sprawa, która jest niesamowita i która zawsze mnie rozwala. Mianowicie screeny z gameplay, które przysyłają do nas wydawcy masowo. Jesteśmy nimi wręcz zasypywani. Patrzymy na nie, szczęki nam opadają, zbieramy je z podłogi i tak dalej. Po czym oczywiście na dzień dobry przychodzi refleksja, bo już mamy z tym doświadczenie, jak zresztą chyba każdy z was. Co jak co, ale speców Photoshopa to mają świetnych. Jest nawet... Bo jakbyś tej gry na jakim kompie nie odpalał i czego z nią nie robił, to ona nawet w ruchu, a zazwyczaj screeny wyglądają gorzej niż gra w ruchu. Nie wyglądają nawet połowę tak, jak to wspaniałe cudo, które w tym momencie można by sobie powiększyć, w ramki wrzucić, kurczę, na całą ścianę, stary landszafcik jak malowany. Okej, okay, anegdotka w takim razie. What anegdot. I nie będziemy mówili, dziennikarz skąd, PR-owiec skąd, bo to nie ma znaczenia, czy to byłem ja, czy to był ktoś zupełnie inny jako dziennikarz. I jaka to firma była reprezentowana z drugiej strony. Ale dziennikarz, sytuacja jest całkowicie autentyczna, tylko bez personaliów. Dziennikarz dzwoni do PR-owca. Słuchaj, na szybko potrzebujemy 6-8 naprawdę fajnych screenów, bo robimy artykuł o tej grze. Na co PR-owiec jest lekko zacukany przez chwilę i mówi, czekaj, moment, sprawdzę, czy mam. Ale ty czekaj, nie możesz tam kazać, po prostu, wiesz, macie tą grę u siebie, to trzaśnijcie mi kilka tych screenów. Oj, wiesz co, to już jutro, bo dzisiaj graficy wyszli do domu. No i to jest właśnie piękne podsumowanie tego wszystkiego. Tak, tak. Znaczy nie no, być może oni by po prostu kontrast poprawili, rozdzielczość zmniejszyli, żeby... A może tylko graficy umieją grać tam? Wiesz, no, żadnej opcji nie można wykluczyć, no. Słuchaj, stary. Słuchaj, jest... gdyby taki PR-owiec dużo grał w gry, to może by przestał robić tą robotę, nie? A tak szczerze mówiąc, znamy tych gości, współpracujemy z nimi dosyć blisko, grają po godzinach w domu. Co więcej, nie ma innego wyjścia, no bo jak czasami muszą gdzieś nagiąć fakty, to muszą wiedzieć, jak w tym momencie odpowiadać na kłopotliwe pytania, prawda? Chłopaki mają troszeczkę inny tryb pracy. W pracy, w robocie po prostu nie za bardzo grają. Jedyne, co mogą zrobić, to po przyjściu z roboty do domu dalej kontynuować pracę, w tym ujęciu, że ugrywają grę, którą ostatnio mają na tapecie. Jeżeli już, to opierają się na zdaniach beta testerów, więc jakby ktoś chciał pójść do firmy wydającej gry, bo myślałby, że tam będzie miał bliższy kontakt z grami, to nigdy w życiu się tak bardzo nie pomyliliście. Ci ludzie wyją, że mają tak mało czasu na granie. Ci najlepsi grają, tylko że robią to w domu ku dosyć jawnym i brutalnym sprzeciwom rodziny, no bo przecież tak odnosząc się do pewnego zaprzyjaźnionego PR-owca, wraca do domu, chciałby pograć, ale przecież dziecko trzeba wykąpać. A małżonka też jest po pracy i zmęczona. No przecież podział obowiązków. No widzisz, znów wracamy do tej naszej ciężkiej, znojnej pracy, bo oni grać by chcieli, a nie mogą, a tatuś musi, tak? No, takie życie, nie? Taka ścieżka kariery, że tak powiem. Powiedziałeś nieco tam w pewnym momencie o tym, że karta graficzna wystarcza w większości za wszystko. No widzisz, wymieniłeś... Nie za wszystko. Ale nie. Moment. Mi dokończyć zdanie dla odmiany, bo... Nie myślałeś o tym, żeby zrobić karierę w sądzie? Jako prokurator na przykład? Oskarżyciel posiłkowy chociaż? Oskarżam cię o pyskowanie. Zamykam cię. Już. Dobrze, już. Skazany. Zgłaszam sprzeciw. Zgłoś się. Odwołaj się przez okno, jest otwarte. No, w każdym razie chodzi o to, że istnieją gry. Ja dosyć dużo sam w takie gry grywam, gdzie najważniejszy pozostaje procesor i pamięć. To są gry, w których istnieje bardzo duża ilość obliczeń, które trzeba wykonać. Gry, właśnie mówiłeś o strategicznych, to są strategie ekonomiczne. Jeżeli masz duży świat, jak w moim ukochanym całym cyklu X3, gdzie w olbrzymim wszechświecie cały czas coś zachodzi i się dzieje, to wszystko trzeba przeliczyć. Latają setki statków sterowanych przez AI, które kupują, sprzedają na stacjach, trzeba zmieniać kursy, trzeba zmieniać popyt, podaż. Ostatnio siadłem przez przypadek zupełnie. Takie rzeczy na tym poziomie to chyba tylko WIF. No nie tylko. Tak naprawdę, gdzie... W każdej grze, w której masz dosyć dużą złożoność ekonomiczną, zachodzi konieczność przeliczeń.
No podejrzewam, że musi to być w jakiś sposób umowne, wiesz, bo niemożliwe, żeby w tym momencie, nie, to potrzebowalibyśmy jakiegoś pucze klastra zrobionego, kurczę, z... O nie. Z PlayStation 3 już się nie da niestety przypomnieć. Ale, bo to nie działa w normalnym systemie, tylko działa na zasadzie pewnych wklepanych algorytmów. Ileś tych algorytmów działa, bo tych algorytmów jest niewiarygodnie dużo, jak na możliwości wielu komputerów, które mają po prostu śladową ilość RAMu. Dlatego u mnie zawsze mogło być gorzej z samą grafiką, nie zawsze, przepraszam. Odkąd zacząłem grać w niektóre gry, jest to równorzędne. Ale również na karcie graficznej, jak i na płycie głównej, zawsze mam więcej RAMu niż normalnie każdy użytkownik by założył. Dlatego, że wiem, że niektóre gry będą wymagały od mojego komputera tego, aby to przeliczyć wszystko, co tam się dzieje. I ostatnio... Diski wypuścił ostatnio, masz płytę z DDR-ami, trójkami i takie pakiety. Nie wiem, ile będą kosztowały, może ci będzie stać, ale wiesz, 48 giga, nie? W jednej paczce. No. Ale to już wymaga droższego systemu operacyjnego, bo... I slotów dużo na pamięci potrzebujesz, bo to są 4-gigowe koszty z tego, co pamiętam. No tak. Ale ogólnie... Taki szczególik, nie? No tak, no. Tylko że wiesz, no taki nawet nieco lepszy Windows 7 w wersji domowej, bo przecież ta kosztuje w miarę rozsądnie. O języku polskim. Windows 7? No, poszło. Dobra. Ale poprzedni razem nie zatrzymywałeś mnie. Dobrze, w każdym razie on obsługuje w tej wersji do pewnej konkretnej ilości RAMu. Ilości, które mówią o 200 paru, zaczynają się w modelach, znaczy w wersjach systemu dla już rozwiązań serwerowych. Well, gry. O sprzęcie miało być, było, koniec. Ostatnio właśnie miałem okazję sobie pograć w grę, która jest dosyć zaawansowaną strategią ekonomiczną. A to dlatego, że musiałem ją sobie odświeżyć znowu na pożytek czytelników, czyli w Guild 2. Nie tu, 2. Guild jest po części strategią ekonomiczną, po części jest czymś w rodzaju Simsów, po części jest chyba najbardziej idealnym zbliżeniem się do idei normalnego papierowego RPG ze względu na to, co oferuje. Bo to jest ten temat, co kiedyś wyniknął. CRPG, RPG. Otóż, siedząc teraz, patrząc po tym, co gadaliśmy, na gildię, zobaczyłem, że tam istnieją rzeczy, które normalnie na sesjach RPG się zdarzają, a których w takim Dragon Age nigdy nie znajdziesz. W żadnym innym RPG. Polityka, przepychanki, podstępy. Pewien rodzaj politycznego i gospodarczego sandboxa, w którym babrasz się z łopatką, wiaderkiem, a później z cięższymi narzędziami i kombinujesz zastraszanie, wymuszanie. Na przykład sytuacja, w której rodzina konkurująca ma dowody na to, że podpaliłem im dom. No bo podpaliłem, no. Bo podpalili mi skład. Hej, jakaś równowaga musi być. Ja ich za to zasądziłem w sądzie, bo mam taką opcję w grze. A oni byli inni i oni sobie nie zasądzali mnie, tylko zaszantażowali mnie, że ujawnią dowody na to podpalenie. No i niestety... Nie miałem dowodów na ich podpalenie, które było pierwszym podpaleniem. Ja miałem, tylko że przedstawiłem je w sądzie. A oni powiedzieli, że przedstawią. I w tym momencie algorytm w grze mówi jasno, jak mają takie dowody zebrane przez szpiegów, informatorów, którzy chodzą. No cóż, zastraszyli mnie na tyle, moją rodzinę całą, magnacką, że musieliśmy na ładnych kilka lat przystopować sobie kolejne podpalenia. Ojej, to straszne, naprawdę. To bardzo złe, dlatego że jako władca tego miasta mam prawo do dbania o jego charakter. Gdyby goście mieli chałupę, gdyby goście nie dbali o swoje domy i były one zrujnowane w 2/3, to mam prawo usunąć takie strucle z mapy naszego pięknego miasta. Czyli jak podłożę jeszcze kilka bomb, to przestaną mieszkać u nas w tym Gdańsku pięknym. No, nie wiem, ja to wiesz, tak zupełnie innej beczki, bo tak sobie myślałem, że jakby tak w ogóle nie mogliście palić, że tam tura, że tak powiem, trwa 4 lata, takie 4 lata niepalenia w ogóle, ciężkie zimy te sprawy, bo to jakby na to nie patrzeć w 1400 którymś, to tutaj lekko nie było, to wy strasznie liczną rodziną być teraz musicie, tak? Słuchaj, to nie? Jest tylko kwestia braków grillowania, no bo to nie jest jednak palenie w kominku to jedno, a palenie czyjegoś
warsztatu czy czyjejś chałupy, nie, bo to jest opcja do imprezy rodzinnej i pod tytułem kiełbaski. Ale tu się z tobą zgodzę, bo jeżeli ktoś ma naprawdę ochotę na sandboxowego RPGa, w którym uwzględniony jest milion różnych zmiennych i pewnych sytuacji i rzeczy, o których nikt w innej grze, która w tym momencie gdzieś będąc ma przyklejoną łatkę CRPG, nie uwzględnił, gracie w Guild 2. Naprawdę. Poważnie. To jest bardziej RPG momentami niż jakakolwiek inna gra tego, która ma właśnie taką nazwę. Tak, ma podstawowe elementy, które znacie, ma. To znaczy postaci łapią levele, rozwijasz współczynniki, kupujesz perki. Dokładnie, no. Później zawierasz małżeństwo, masz dzieci, którym też te części, bo masz trzy grywalne postacie jedynie, reszta rodziny żyje sobie niezależnie, no ale tak czy inaczej wszystkim tym rozwijasz te współczynniki, wybierasz gdzie pójdą się szkolić i tak dalej. Oprócz tego masz pełną swobodę w podejmowaniu naprawdę dużej ilości różnych dziwnych decyzji. Możesz, na przykład czujesz, że tracisz poparcie w mieście, wydajesz wielkie przyjęcie w swoim salonie. No, to jest kolejna sprawa. To jest rzecz, którą każdy roleplayer robi. Podobnie jak w każdym szanującym się RPG-u, w tym momencie każdy dom ma swoje wnętrze. Co więcej, to wnętrze odzwierciedla w tym momencie dokładnie to, kim jesteś, czym jesteś, gdzie to wnętrze, znaczy, gdzie budynek, w którym to wnętrze się znajduje, stoi i tak dalej, i tak dalej. Dzieci tak dalej. Się bawią przy kominku, hej. Taka ciekawostka, dokładnie. Więc jak szukacie perfekcyjnego CRPG, które będzie najbliższe RPG, nie szukajcie wśród CRPG, tylko szukajcie w grach ekonomicznych. No i to jest właśnie... Jak właśnie wspomniałeś przecież o IF, no przecież idealny roleplay. Jest... Gdzie gracze razem współtworzą świat. O tym ostatnio pisałem, jest przede wszystkim idealnym sandboxem, praktycznie idealnym, bo ideału to się nigdy nie da osiągnąć tak naprawdę, bo jednak mimo wszystko są tam takie rzeczy jak jakieś questy, prawda, inne tego typu rzeczy, które są narzucone przez strukturę gry, przez jej twórców, ale cała sztuka polega na tym, że jest to jedyna gra MMO i to jest jedyna prawdziwa gra MMO, ponieważ jest to jedyna gra, w której administratorzy, twórcy pilnują tylko jednej rzeczy. Tego, żeby gracze nie robili tam rzeczy, które są niezgodne z tym, co wcześniej odznaczyli ptaszkiem, instalując sobie grę i zaczynając w nią grać. Czyli licencji użytkownika. Czyli z licencją, dokładnie. Rzeczy nielegalnych, niezgodnych z nią, czyli nie wiem, no, sprzedawania oczywiście przedmiotów gdzieś tam na aukcjach na zewnątrz, innych tego typu rzeczy. Po pierwsze... Poza tym wszystko jest dozwolone. Tam to jest gra, w której dochodziło do załamań gdzieś tam niesamowitych i strasznych, bo okazało się, że wielka, potężna, jakaś niesamowita korporacja zaufała gościowi, który w tym momencie, mając dostęp, wyprowadził z niej kosmiczne wręcz, dosłownie, i w przenośni pieniądze i z niej tak. Gdzieś zniknął, słuchajcie, prawda? Słuchajcie, dzieci Warcrafta, wujka Myszy i wujka Lukasa, dlatego że wyobraźcie sobie, iż nie ma pojedynczych serwerów, na których jest po ileś tam osób, tylko kilkadziesiąt tysięcy graczy gra naraz. Rekordem jest, tego co pamiętam, coś około 50 tysięcy jednocześnie zalogowanych. Tak. Ludzie, którzy są razem w jednym wszechświecie, co więcej, tworzą go. Nie ma czegoś, co jest główną cechą wszystkich pozostałych tak naprawdę MMO, czyli tak zwanego Persistent World. Tam nie ma trwałego świata. Jeżeli zdobędziecie wpływy, zajmiecie planetę, to mechanizm gry tego nie cofnie. Gra pozwala na przejęcie kontroli nad całą galaktyką nawet, tak naprawdę. Tak, gdyby się dogadano. Nie ma co najmniejszego tworzą problemu. Tworzą się spontanicznie frakcje, gildie, które osiągają bardzo duże wpływy i czasem upadają właśnie na skutek sabotażu. Można w tej grze zupełnie legalnie oszukiwać, zdradzać, namawiać innych, naciągać i tak dalej, zupełnie jak w życiu. I to jest właśnie tam piękne. Oczywiście opowiadamy trochę z punktu widzenia obserwatora, gdyż gdybyśmy nie trochę, byli... trochę, ale ja uciekłem gdybyśmy byli... Uciekłem od tego, bo ja chciałem żyć. No gdybyśmy chcieli być dalej recenzentami, prowadzić redakcję, nagrywać dla was kolejny odcinek podcasta jak ten, no nie moglibyśmy tam grać, dlatego że wsiorbałoby nas. Lukas miał swego czasu tutaj, tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, zakaz wnoszenia czegokolwiek, co ma logo Heroes of Might and Magic do domu, dlatego że chciał czasami z tego domu wyjść.
czasami coś zjeść i w ogóle w jakiś sposób funkcjonować społecznie. Ja z tego samego dokładnie powodu w pewnym momencie powiedziałem sobie, że jeżeli ktokolwiek przy mnie, ja mogę o tym pisać, mogę o tym mówić, ale ktokolwiek przy mnie powie mi, mysza, chodź, zagraj w Liv, to... No walisz w ryj! W tym momencie... Walisz w ryj! No widzisz, ja chciałem to jakoś delikatnie powiedzieć, a ty znowu swoje. No tak, dokładnie, no z bańki, nie wiem, okulary zdejmę wcześniej może. Taka prawda, nie, ja się muszę otrzymać od tego z daleka, naprawdę, to jest coś niesamowitego. Jeżeli ktoś ma mnóstwo czasu i nie wie, co zrobić ze swoim życiem, naprawdę zupełnie nie ma pomysłu na własne życie, niech sobie zainstaluje i w online. Tylko mamy prośbę, nawet jak to zrobicie, to wyjdźcie, czasem poczytajcie, co tam na tym gramie piszemy, co? Przynajmniej... No tak, odrobinkę chociaż. No jasne, a przynajmniej okno otwórzcie, żeby się pokój przewietrzył od czasu do czasu. No. Warto. Słuchaj, wiesz co, tak a propos wietrzenia, to może właśnie się przewietrzymy, bo nam się zapasy kończą i podejrzewam, że nasze dzisiejsze dywagacje też by warto było kończyć, ponieważ jest tam ktoś jeszcze? Śpicie? Pewnie już nie słuchacie, co? Tak popłynęliśmy. No nieważne, chyba pobiliśmy rekord, sprawdzimy później. Po raz kolejny? No, tak wychodzi, że każdy kolejny jest dłuższy, ale spokojnie, boję się, że się udało. Dzisiaj grudniowy podcast gramowy będzie trwał 4,5 godziny. Nie obiecuj, bo przecież umrzemy, no. Człowiek nie może tyle piwa wypić. Damy radę, następnym razem się całą kratkę kupi. No dobra. Czyli kończymy. Dokładnie. Żegnamy się bardzo dzisiaj chłodno. Wreszcie już nie ma upałów. Tak. Ale oczywiście jak zwykle, wiesz, spod słońca, znaczy ze słońca pod rynnę prosto, bo pogoda zafundowała nam jak zwykle niespodziankę. Po Saharze mieliśmy w tym momencie porę deszczową w lasach tropikalnych przez 2 dni. Dzisiaj zrobiło się tak jakoś znośnie i to jest właśnie piękne. I nawet księżyc świeci, jest widoczny. Zobacz. O! Sprzedaliśmy tipa co do pory dnia. Dobrze, wieczór jest. Dobranoc w takim razie. A ja powiem wszystko do widzenia, bo być może ktoś tego rano będzie słuchał. No, na razie, trzymcie się.